Warszawo ma. O, Warszawo ma. Koncert poświęcony jest wszystkim, którzy zostali pomordowani przez Niemców podczas II wojny światowej. Zaprosiliśmy wykonawców młodszego pokolenia, zaprosiliśmy dzieci po to, żebyście Państwo pamiętali, żebyśmy wszyscy pamiętali, bo bez pamięci, bo o naszych przodkach, o naszych bohaterach niczym jest nasze teraźniejsze życie i niczym jest przyszłość. My tu jesteśmy Muzeum Wojska Polskiego, ale nie należy zapominać, że II wojna światowa to nie były tylko działania militarne. Przeciwnikiem był cały naród. Zamysłem było zlikwidowanie państwa polskiego, narodu polskiego. Wojna była okrutna. Wymordowali osoby cywilne, ludzi starszych, dzieci, te wywózki, łapanki. To było bestialstwo. Powstańcy chcieli udowodnić, że nie czekają na to, żeby być niepodlegli, tylko sami o tą niepodległość walczą. Dla młodych pokoleń istotne jest, żeby wzrastali w poczuciu wiedzy o tym, co nas spotkało, o ludziach, którzy przeżyli, którzy są naszymi dziadkami, pradziadkami. To, że jesteśmy Polakami, to im zawdzięczamy. Cześć wam i chwała, nasi bohaterowie. Jesteśmy z tego dumni i zadowoleni, że mimo wszystko, że tam Adolf Hitler mówi wymazać Warszawę z mapy Europy, Warszawa się odrodziła i o tą Warszawę warto było walczyć i dzisiaj jest pięknym, naprawdę pięknym miastem.